Witaj, w tym nagraniu przedstawię Ci trzy etapy w drodze do Twojej idealnej sylwetki. Koniecznie zobacz to nagranie do końca. Większość osób omija etap drugi i przez to ma efekt jojo i ciągle chudną tyją, chudną tyją. Jeżeli zależy Ci na trwałej zmianie sylwetki, oglądaj uważnie. Bardzo ważne jest, że te wszystkie trzy etapy pokażę Ci na przykładzie mojego podopiecznego, czyli na żywym przykładzie, jak razem to robiliśmy krok po kroku. Ta metamorfoza, te etapy u niego były niesamowicie szybkie i spektakularne, więc może też to wyglądać podobnie u Ciebie. Pierwszy etap, czyli redukcja tkanki tłuszczowej z jak największym zachowaniem masy mięśniowej. Na tym etapie bardzo ważne jest, żeby stopniowo obniżać kalorie i w diecie, nie robić tak jak większość osób robi, czyli nagle przychodzi na jakąś dietę 1500 kalorii, 1000 kalorii i je połowę mniej, bo wtedy bardzo szybko tracimy tkankę mięśniową, a ta tkanka mięśniowa nadaje kształt sylwetce, więc największy błąd, który możesz zrobić, to nagle dużo mniej jeść, czyli dieta MZ, po prostu jak większość ludzi się odchudza, tutaj w tym przypadku nie działa. Trzeba stopniowo obniżać kalorie. Więc jeżeli robisz to sam, możesz sobie wyliczyć Twój bilans kaloryczny początkowy, od niego zacząć i co tydzień sprawdzać, jak waga spada i powinna spadać około 0,5 kg do kilograma na tydzień max. No, jeżeli ważysz na przykład 140 kg, no to może trochę więcej spadać niż kilogram. Jeżeli ważysz, jesteś szczupłą kobietą, to te 0,5 kg to jest max na tydzień. Więcej nie powinno Ci spadać. Wtedy masz pewność, że ta masa mięśniowa nie spada za dużo. Na tym etapie ja polecam oczywiście oprócz dobrej diety odpowiednią suplementację typu BCA, ewentualnie odżywka białkowa, żeby urozmaicić dietę, ale nie jest to konieczne, to jest fajny dodatek. Drugi etap, stabilizacja, albo można go też nazwać przejście z redukcji na masę, to jest właśnie ten najważniejszy efekt, gdzie większość osób odpada. Dlaczego odpada? Ponieważ po długiej redukcji, kiedy spadała im waga, osiągnęli teraz swoją idealną sylwetkę albo idealną wagę, nagle popuszczają sobie dietę. Dlatego w tym momencie musisz bardziej przycisnąć wstrzymaniem diety. Twoja psychika ci mówi, jedz, dojada, jesteś bardzo, możesz być bardzo głodny. Tak nie powinno być. Trzymaj dobrze dietę i powoli zaczynaj zwiększać kalorie. Znowu stopniowe zwiększanie bilansu kalorycznego jest tutaj bardzo ważne, stopniowe zwiększanie ilości jedzenia. Wtedy masz pewność, że nie będzie tego efektu jojo. Na tym etapie bardzo fajna jest zasada 90-10. Jeżeli jej nie znasz, koniecznie sobie zobacz, czyli 90% czasu trzymamy dietę, 10% jemy, co chcemy. To jest bardzo fajne. Tutaj masz to nagranie. Trzeci etap, czyli czyste budowanie masy mięśniowej. Na tym etapie też bardzo ważne jest stopniowe zwiększanie kalorii i monitorowanie efektów. Robimy to co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie powinniśmy mieć lekki progres na masie, na przykład 0,5 kg, kilogram. To też zależy od budowy ciała. I sprawdzamy, czy się nie zatłuszczamy za mocno. Bo jeżeli zależy nam na budowaniu czystej masy mięśniowej, ten tłuszcz powinien przychodzić minimalnie. Jeżeli jesteś kobietą, nie bój się robić tego etapu budowy masy. Jeżeli zrobisz to z głową, to Twoja sylwetka będzie dobrze wyglądała. Jeżeli jesteś facetem, to tutaj nie przesadzaj, bo mamy tendencję do zbyt dużej ilości jedzenia, bo jesteśmy na masie, to przecież musimy się naładować tym jedzeniem. Nie, nie musimy się naładować. Tutaj trzymanie odpowiedniej diety też jest ważne. Trening się zmienia. Jeżeli w tych pierwszych etapach trening był bardzo intensywny, krótkie przerwy, duża liczba powtórzeń, tutaj bardziej przechodzimy na treningi siłowe, czyli są dłuższe przerwy między powtórzeniami, większe ciężary są i można prawidłowo budować sylwetkę tak, jak zrobił to Michał. Podsumowując, w każdym z tych trzech etapów kluczowe jest monitorowanie efektów. W etapie pierwszym i drugim co tydzień, w etapie trzecim co 2 tygodnie. Cały czas widziałeś tę metamorfozę Michała. Ona jest spektakularna. Wiem, że wielu z Was w nią nie wierzy. Nie musisz wierzyć. Ważne, że moi podopieczni wierzą, ale też nie oczekuj od Ciebie, że będziesz miał takie spektakularne efekty, bo efekty są różne w zależności od genetyki, od tego, ile czasu możesz poświęcić, od Twojej psychiki i od wielu czynników. Więc pamiętaj jedno. Masz mieć efekty regularne i jedna osoba ma lepsze, druga gorsze. Ważne, żeby były. I wtedy minie czas i Twoja sylwetka będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Więc to było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.